Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna dawka przygód z Cineupem FPV. Jak widzieliście, przywaliłem w drzewo 17 kwietnia i od tego czasu przez tydzień Megabit było wyłączone z użytku. Musiałem zamówić nowe anteny do receivera, do odbiornika i tutaj też była z mojej strony nauka montażu tych anten. Wszystko poszło dobrze, za drugą próbą naprawdę ogarnąłem. Użyłem też klej na gorąco, żeby zamontować te anteny i je wzmocnić właściwie. Wszystko było ok. Miałem dodatkowe osłony i śmigła. Dziękuję bardzo Grześkowi za osłony, za wydruk i wszystko tutaj poszło zgodnie z planem. Wierników też mam trochę więcej, może nie za dużo, ale na dzisiaj wystarczają. W sumie to już 16 osłon poszło i trzeci komplet, ten czerwony, jeżeli chodzi o wierniki. No i teraz jeżeli chodzi o same loty, słuchajcie, staram się latać jak najniżej, to jest moja zasada. I wykonuję tylko naloty w trybie angle, tak? Bez żadnych akrobacji. Naloty staram się robić właśnie tak, to co sobie założyłem, jak najniżej latać pomiędzy przeszkodami. Oczywiście tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia, przede wszystkim pod tym względem, że no jeszcze ta komunikacja z goglami, VTX gogle i jeszcze pozostawiają dużo do życzenia. Mam takie miejsca, gdzie tracę wizję i niestety wtedy unoszę się i to już nie jest to, co bym chciał osiągnąć. Natomiast staram się też latać zawsze przy zachodzie słońca i to jest taki mój rytuał, że w tej chwili wychodzę około godziny 19, 18.30, 19 na 3 baterie, 3 akumulatory, może dokupię jeszcze ze 2, bo wygląda to coraz lepiej. I systematycznie z miesiąca na miesiąc postaram się uzupełnić właśnie ten arsenał o dodatkowe wynalazki. Myślę, że następnym zakupem byłby CineWhoop. Nie będę składał, tylko kupię pewnie Nazgula iFlight, Nazgul F5, 5-calowy dron. To już jest inny potencjał, inne przełożenie mocy w stosunku do możliwości. Te loty, które widzicie, one nie wyglądają tak, ale tutaj naprawdę wiało i drzewa wyglądają zupełnie stabilnie, jak zamrożone, ale faktycznie wiatr i odczuwało się. Teraz lecę kawałek z wiatrem, następuje gwałtowne przyspieszenie i wytracenie prędkości pod wiatr właśnie. Latam z kamerką Hero 7 Black i filterek, który tutaj stosowałem, to był filterek ND16 Polar Pro. Super View, jeżeli chodzi o pole widzenia, 25 klatek na sekundę tutaj używałem. I 2.7K, jeżeli chodzi o rozdzielczość. W tych parametrach staram się nagrywać. Oczywiście stabilizacja HyperSmooth jest tylko i wyłącznie z GoPro. Nie używam żadnej postprodukcji, jeżeli chodzi o stabilizowanie obrazu, dlatego że mam filtry i właściwie to już dużo mi zapewnia i naprawdę dziękuję firmie Polar Pro, bo Carly właśnie z działu marketingu przysłał mi 2 komplety filtrów również do GoPro Hero. Jak widzicie, te naloty, one nie są na bardzo dużych prędkościach, bo to jest góra 40, może 40 parę kilometrów na godzinę, ale jak lata się blisko przeszkód i blisko też ziemi, powierzchni i równolegle do gruntu, ta prędkość wydaje się dużo większa. Natomiast też widzimy, że warunki się zmieniają, jeżeli chodzi o... Ja tutaj ustawiłem ISO, mam ustawione w zakresie 100 do 400. GoPro pozwala w trybie ProTune właśnie na takie rzeczy, żeby przestawić sobie czy regulować zakres ISO od 100 do 400. Ogólnie to wygląda w porządku, to są mniej więcej 2 miesiące ćwiczeń, jeszcze jest dużo chleba do zjedzenia, jeszcze dużo trzeba się nauczyć, ale przygoda jest naprawdę przednia i muszę Wam powiedzieć, że żaden dron DJI z gimbalem nie ma aż takich możliwości, pomimo że te drony są dużo droższe, one są gotowe do użytku, to tutaj ta dawka adrenaliny, nie wiem nawet jak to określić, bo to ciężko jest przekazać, no wyobraźcie sobie, że nie wiem, no jedziecie rollercoasterem albo nie wiem, samochodem wyścigowym albo coś w tym stylu i to są mniej więcej takie doznania. You know I want more of you.
Ja jestem zadowolony z Megabi, z tego Cineupa V2, aczkolwiek ma kilka takich swoich też wad, między innymi to, że jest bardzo podatny na wiatry jednak. To jest taka chyba główna jego cecha. I te dakty, te osłony, możemy je nazwać osłonami, nawierniki, ale bardziej dakty, a one też są kruche, pomimo że ten wydruk, ja już ćwiczyłem różne wydruki, chyba do Łukasza najdłużej był, może 2 tygodnie, ale niektóre rozbijały się praktycznie na pierwszej sesji. W tej chwili w miarę kontroluję loty, oczywiście zdarzają mi się takie sytuacje, że przywalę w gałąź, szczególnie wtedy, kiedy VTX mi niestety odmawia posłuszeństwa i w pewnym momencie tracę wizję i zdarza mi się w drzewo przywalić, ale to są sporadyczne, raz na może 10 lotów. W tej chwili mam kraksę. Tutaj widać, że kontroluję i to wygląda w miarę ok. Co do akumulatorów, spodziewałem się, że trochę więcej po pojemności 1050, jednak dla Cineupa to, co widzę w tej chwili, to 1300 mAh, dlatego Megabi jest najlepsze. 850 i 1050 sprawdzają się wtedy, kiedy jest bezwietrzna pogoda. Natomiast przy wietrze, nawet takim jak tutaj miałem, zwykle te wiatry są dosyć lekkie, ale mimo wszystko to faktycznie 1300 mAh wychodzi najlepiej w tym całym teście. No i ogólnie loty są w porządku, jestem mega zadowolony, słuchajcie, że zacząłem przygodę z FPV. Chodziło za mną to pewnie ze 2 albo 3 lata i ciągle było coś, no bo miałem wyobrażenie, że trzeba kupić od razu Fiat Sharki, że trzeba mieć od razu drugą aparaturę i tak dalej. Ale wygląda na to, że w sumie ta inwestycja, którą ja tutaj zrobiłem, czyli nie wiem, 100, 200, 400, może 450 dolarów, czyli około 2000 zł, już wystarcza na to, żeby naprawdę przejść do świata FPV. Następne kroki, słuchajcie, jakie są. Dostałem Ishin Cinecan. To jest bardzo fajny dron. To nie jest tiny whoop. Ja nie wiem, czy można go nazwać tiny whoop. On jest troszeczkę mniejszy niż właśnie Cineup, a większy niż tiny whoop. 85. Natomiast sprawa jest taka, że przysłali mi Chińczycy zupełnie nie ten nadajnik, bo przysłali mi FlySky, a ja zamawiałem FLSky, więc albo czeka mnie do kupienia aparatury, albo czeka mnie wymiana całego odbiornika, więc tu są nadal numery są na bieżąco z tym FPV i nadal się ciągle coś komplikuje. Ale na tym to polega i to jest też taka fascynująca branża, że człowiek cały czas się rozwija i poszukuje różnych doświadczeń, różnych rozwiązań i ciągle robi ten jeden, dwa kroki do przodu. Czyli to jest prawdziwa taka przygoda i wejście ciągle w nieznane. Nie wiadomo, czy na przykład mój odbiornik uległ z awarii, trzeba będzie zamówić cały odbiornik, czy tylko anteny, albo co jest na przykład z osłonami, czy jestem w stanie je jeszcze regenerować, czy trzeba drukować nowe. I ciągle są jakieś takie tematy. Natomiast muszę wam powiedzieć, że zacząłem też coraz płynniej wchodzić w te w zakręty. Już nie ma wyhamowania takiego, jak miałem kiedyś, tylko wyczuwam mniej więcej, po jakim łuku jestem w stanie wyjść z Cineupem, żebym nie miał tego efektu wytracenia właśnie. Szczególnie jeżeli przechodzę na przykład z lotu z wiatrem na lot pod wiatr. Już sobie ogarniam temat coraz lepiej. Z dnia na dzień ta synergia z aparaturą jest lepsza. Jeszcze mi trochę brakuje, jeszcze tak z miesiąc, może 2 lotów, żebym czuł to lepiej, ale już czuję to intuicyjnie, można powiedzieć. Czyli to już nie jest tak, że wszystko mi przeszkadza i wszystko jest zupełnie inne, tylko naprawdę jest lepiej. No i to chyba tyle, słuchajcie. Dzięki za uwagę. W kolejnych odcinkach postaram się przynajmniej raz na miesiąc, raz na 3 tygodnie o tych postępach w FPV opowiedzieć i podzielić się z wami tymi moimi przygodami. Zobaczymy, jak się rozwinie przygoda z Cineupem i zobaczymy, jak rozwiną się możliwości zakupu 5-calowego drona typu iFlight właśnie Nazgul 5. To chyba tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do kolejnego live'a już jutro. A my, z FPV widzimy się pewnie za jakiś tydzień czy 2. Trzymajcie się. Cześć.